Misja specjalna w RMF FM. Sam przeciw wszystkim, czyli ostatni rejs pancernika Bismarck. Cztery wieże artyleryjskie, każda z dwoma olbrzymimi działami kalibru 380 mm. 12 dział 150 mm na sześciu wieżach. I 48 dział przeciwlotniczych różnych kalibrów. Tak prezentował się pancernik Bismarck, 250-metrowy kolos o wyporności 50 tysięcy ton. To była prawda. Trudno szukać innego, równie mocnego okrętu. Wszystkie były albo wolniejsze, albo miały gorszy pancerz, bądź słabszą artylerię. W zasadzie Bismarckowi mógł dorównać jedynie brytyjski krążownik HMS Hood. Oba okręty osiągały zbliżoną prędkość i posiadały taką samą ilość dział kalibru 380 mm. Ale na tym podobieństwa się kończyły. Hood miał mniej dział przeciwlotniczych i brakowało mu armat 150 mm. Za to posiadał cztery wyrzutnie torpedowe i armaty 102 mm, które jednak mogły się okazać zbyt słabe, by przebić pancerz Bismarcka. W połowie maja 1941 roku HMS Hood stał w Scapa Flow na Orkadach. Bismarck zakotwiczył w Gotenhafen. Gotenhafen. Port Gotów to Gdynia. W czasie wojny bezpieczna baza Kriegsmarine, położona z dala od tras brytyjskich samolotów rozpoznawczych. Dlatego pancernik Bismarck był dla Brytyjczyków niczym fatum. Groźny fantom, który gdzieś tam czai się we mgle wojny, ale nigdy nie wie, gdzie się pojawi i kiedy zaatakuje. A wszyscy w Royal Navy nie mieli wątpliwości, że zaatakuje. Skąd brała się ta pewność? Z wnikliwej obserwacji taktyki nieprzyjaciela. Podczas bitwy o Atlantyk Kriegsmarine postawiła na działania korsarskie. Wielki admirał Erich Redder doszedł do wniosku, że nieliczna flota niemiecka nie poradzi sobie z Royal Navy. Uznał jednak, że znakomicie da sobie radę w atakach na bezbronne i powolne statki transportowe. Eskorta, uznał Redder, nie powinna stanowić problemu. Redder wierzył, że rzuci Wielką Brytanię na kolana. W końcu niszczenie konwojów odcinało Brytyjczyków od zaopatrzenia płynącego ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. A bez sprzętu i paliwa nie można było prowadzić nowoczesnej wojny. Strategię wielkiego admirała potwierdziła operacja o kryptonimie Berlin. Przez dwa miesiące pancerniki Scharnhorst i Gneisenau szalały po Atlantyku, topiąc 22 statki alianckie. Dla Anglii to była katastrofa. Pesymiści twierdzili, że jeszcze kilka takich rajdów, a pozbawiona zaopatrzenia wyspa skapituluje. Optymiści znów wierzyli w potęgę Royal Navy. W rezultacie ani jedni, ani drudzy nie mieli racji. Rację miał natomiast dowódca Home Fleet, admirał John Towey, realista i zawodowiec, dla którego wojna na Atlantyku zapowiadała się jako ciężka, aczkolwiek możliwa do wygrania kampania. Ważnym elementem tej strategii było przewidywanie sekwencji ruchów przeciwnika. Aby jednak prognozy były trafne, admirał Towey potrzebował materiał do analizy, czyli różnego rodzaju informacji o nieprzyjacielu. I znalazł je. Od kilku tygodni do sztabu Home Fleet wpływały meldunki informujące o częstych lotach niemieckich samolotów rozpoznawczych nad bazą floty brytyjskiej w Scapa Flow. Teraz wystarczyło wyciągnąć wnioski. Powtarzane od września 1939 roku rajdy niemieckich pancerników po Atlantyku i wzmożona aktywność lotnictwa podpowiedziały oficerom sztabowym Home Fleet, że Niemcy szykują kolejny wypad na Atlantyk. A ponieważ z Morza Północnego na ocean prowadziły tylko dwa szlaki, należało je dozorować. Z pierwszym szlakiem przechodzącym przez kanał La Manche w zasadzie nie było problemu. Nad nim panowały samoloty RAF-u i ścigacze Royal Navy. Poważniejsze wyzwanie stanowił drugi szlak. Szlak opływał wyspy brytyjskie od północy, po czym skręcał między Grenlandię i Islandię w cieśninę duńską. Szeroki zaledwie na 200 mil pas wód. Admirał Towey wiedział, że okręty Kriegsmarine właśnie tędy próbują przedostać się na Atlantyk. Po prostu Niemcy nie mieli innego wyjścia. 18 maja admirał Towey wysłał na północny Atlantyk dwa krążowniki, Suffolk i Norfolk. Dowódcy okrętów dostali rozkaz patrolowania cieśniny duńskiej. Tego samego dnia na redę portu Gotenhafen wyszedł pancernik Bismarck. Musiał jeszcze zatankować ropę i mógł wyruszać w rejs. Tymczasem zdarzył się nieoczekiwany wypadek, drugi w ciągu ostatnich trzech dni. Pękł wąż, którym dostarczano ropę. Kiedy o awarii poinformowano admirała Gintera Lutyensa, Lutyens się wściekł. Ile potrwa naprawa? Zapytał Lutyens. Ze dwa
może 3 dni. Nie mamy tyle czasu, paliwo uzupełnimy w Bergen. Admirał Günther Lutyens, jeden z lepszych oficerów Kriegsmarine, się spieszył. Bał się, że Brytyjczycy odnajdą Bismarcka, zanim pancernik przedrze się niepostrzeżenie na Atlantyk. W końcu Lutyens doszedł do wniosku, że nad rejsem Bismarcka wisi jakieś fatum. Nie tak miało to wszystko wyglądać. To on dowodził zakończoną sukcesem operacją Berlin, która kosztowała go wiele nerwów. Wiedział już, jak groźni są Brytyjczycy i zaczynał się ich bać. Tymczasem zadowolony z ilości zatopionych statków Reeder, postanowił dać Lutyensowi nowe zadanie i nowe okręty. Spotkali się przed 2 miesiącami w marcu. Po obowiązkowych i szczerych gratulacjach admirał Reeder przeszedł do rzeczy. Günther, wrócisz na Atlantyk. Mówił Reeder. Dam ci flotę. Dostaniesz Scharnhorsta i Gneisenau. I 3 nowe okręty. Bismarcka, Tirpitza i krążownik Prinz Eugen. Zadowolony? Tak, admirale. Kiedy wypływam? Jak księżyc będzie w Nowiu, a to wypada około 26-27 kwietnia. Spisz się, Lutyens. Bardzo wiele obiecuję sobie po tym rejsie. Lecz admirał Lutyens nie wypłynął ani 26, ani 27 kwietnia. Wojna zweryfikowała plany Reedera. Scharnhorst i Gneisenau musiały przejść niezbędne remonty, co wykluczyło je z wojny na kilka długich miesięcy. A Tirpitz? Okazało się, że Tirpitz, bliźniak Bismarcka, nie był jeszcze gotowy do służby. W efekcie zgrywanie załogi, przestrzelanie dział i wszelkie inne niezbędne testy okrętu przeciągnęły się aż do jesieni 1941 roku. Trudno. Zamruczał niezadowolony Reeder. W takim razie na Atlantyk poślemy Bismarcka. Zobaczymy, na co go stać. Operacji nadano kryptonim Ćwiczenia na Renie. Celem było przebicie się na Atlantyk i jak zwykle niszczenie alianckich konwojów. Czym więcej, tym lepiej. Lutyens nie był zadowolony. Co innego ruszać na Atlantyk z 5 potężnymi okrętami, a co innego z 2. Choćby jednym był Bismarck. Dlatego tuż przed wyjściem w morze miał powiedzieć. Chciałbym się pożegnać, nigdy już nie wrócę. Jeśli się weźmie pod uwagę przewagę Brytyjczyków, nie jest prawdopodobne, abyśmy to przeżyli. 19 maja Bismarck w towarzystwie krążownika Prinz Eugen i 3 niszczycieli wypłynął z Gotenhafen. Konwój przeszedł przez Wielki Bełt i 2 dni później przybył do nadbrzeża w porcie Bergen. I wtedy znad horyzontu nadleciał samolot. Kiedy był już całkiem blisko, zauważono na nim brytyjskie znaki rozpoznawcze. Odezwała się artyleria przeciwlotnicza, ale intruz zdołał ujść. Anglicy już wiedzą, że tu jesteśmy. Pewnie zaraz będziemy mieli nad głową cały RAF. Zabierajmy się stąd. Ależ admirale, okręt musi uzupełnić ropę. Zaprotestował komandor Lindemann. Nie ma na to czasu. Komandor Ernst Lindemann już nie dyskutował. Mimo, że to on był nominalnym dowódcą Bismarcka, nie on decydował. Wypłynęli jeszcze za dnia. Lutyens nadal się spieszył. Liczył, że jeszcze uda się przedostać na północny Atlantyk, zanim Anglicy zdążą rozwinąć sieci. Lecz Lutyens nie wiedział, że samolot brytyjski nieprzypadkowo znalazł się nad Bergen. Kiedy mały niemiecki konwój przepływał przez Wielki Bełt, zauważyli go Szwedzi. Szwedzi jednak nie zatrzymali tej informacji dla siebie. Natychmiast podzielili się nią z brytyjskim atasze morskim w Sztokholmie. Atasze poinformował Londyn, a Londyn przesłał wiadomość do Scapa Flow. Tam oficer sztabowy wyrwał kartkę z meldunkiem z dalekopisu i zapukał do gabinetu admirała Touvia. Panie admirale, Bismarck się znalazł. Gdzie? Płynie przez Wielki Bełt. Idą na Morze Północne i na Atlantyk. Musimy ich odnaleźć. Proszę przygotować rozkazy dla samolotów rozpoznawczych. Muszą szukać Niemców na morzu i we fiordach Norwegii. 2 dni później, 21 maja, zdjęcia wykonane przez samolot rozpoznawczy potwierdziły, że groźny fantom Bismarcka zmaterializował się w porcie Bergen. Wydawało się, że rola admirała Touvia już się zakończyła. Wiadomość o zakotwiczonym w Bergen Bismarcku przekazano do Londynu, a tam zadanie zlikwidowania groźnego pancernika powierzono bombowcom RAF. Pech chciał, że kiedy bombowce nadleciały nad fiord, panowała tam beznadziejna pogoda. Nisko zawieszone chmury nie pozwoliły załogom zorientować się, czy pod nimi są okręty nieprzyjemne. W rezultacie zbombardowano pusty fiord. O tym, że Lutyens uniknął bombardowania, Brytyjczycy dowiedzieli się dopiero następnego dnia. Wysłany na rekonesans samolot rozpoznawczy nie znalazł we fiordzie ani okrętów, ani ich wraków. Bismarck się wymknął.
Znów nikt w admiralicji nie wiedział, gdzie jest i znów trzeba go było szukać. Tym razem w poszukiwania włączyła się flota. Admirał Towie zaprosił do siebie wiceadmirała Lancelota Hollanda. Wyjdziesz w morze na krążowniku Hood, weźmiesz jeszcze pancernik Prince of Wales. Islandię miniesz od południa. Gdzie znajdziesz Niemców? Tego nie wiem. Dlatego daję ci 6 niszczycieli. W razie potrzeby spuść je niczym sforę psów, a one wytropią ofiarę. Hood z grupą okrętów wyszedł w morze 21 maja wieczorem. Następnego dnia admirał Towie zaokrętował się na nowoczesnym pancerniku King George V i wyprowadził w morze silny zespół 14 okrętów. Krążowników, pancerników, niszczycieli i lotniskowca. Lutyens nie wiedział, że Anglicy wysłali na niego wszystko, czym dysponowali. Meldunki odebrane przez radio poinformowały go, że flota brytyjska nadal tkwi w Scapa Flow. To dobrze, pomyślał. Zanim się zorientują, ja już będę na Atlantyku. Po raz trzeci zrezygnował z uzupełnienia paliwa mimo protestów Lindemana. Był pewien, że wyprzedzi Anglików, a zapasy uzupełni w okupowanych przez Niemców portach francuskich bądź w Hiszpanii. Tymczasem okręty Bismarck i Prince Eugen minęły już Islandię i weszły w cieśninę duńską. Do wieczora nic się nie działo. Ale o 19.22, 23 maja, na niemieckich radarach pojawił się brytyjski okręt. Najpierw jeden, potem drugi. To był Norfolk i Suffolk. Odtąd płynęły za Bismarckiem w bezpiecznej odległości. Natomiast do Scapa Flow poszła wiadomość o odnalezieniu Bismarcka. Podano jego pozycję, kurs i prędkość. Radiogram z Suffolka odebrano w Scapa i przesłano do wiceadmirała Hollanda na Hooda. Holland wreszcie wiedział, gdzie ma szukać nieprzyjaciela i kiedy go znajdzie. 24 maja po godzinie 2 w nocy Bismarck i Prince Eugen pojawiły się na radarach Hooda i Prince of Wales. Holland zarządził pościg. Wpadli na siebie 4 godziny później. Wokół szalał sztorm. O 5.55 ogień otworzyły oba niemieckie okręty. Celowały w Hooda. Bismarck oddał do Hooda 5 salw. O 6.01 po 5 salwie Bismarcka 15-calowy pocisk trafił Hooda z odległości około 10 mil. Pocisk przebił się przez wszystkie pokłady i wybuchł w magazynie amunicji. Siedziałem przy kompasie nieopodal mostka kapitańskiego. Nie słyszałem wybuchu. Zauważyłem tylko olbrzymi słup ognia. Wtedy zrozumiałem, że nie wrócę z tego rejsu. Mówił marynarz Ted Briggs. Ruszył do wyjścia na strome stopnie prowadzące w dół na główny pokład. Nie był sam, musiał poczekać, aż zejdą inni. Pierwszego podoficera, który wszedł na stopnie, zmyła wysoka fala. Sztorm na Atlantyku nadal szalał. Nie było jednak innego wyjścia. Hood tonął w zastraszającym tempie. Porucznik, który stał tuż przede mną, odsunął się na bok, aby mnie przepuścić. Nigdy tego nie zapomnę. Briggs nie tyle zszedł, co zjechał z mostka. Z pokładu zmyła go fala. Próbował odpłynąć, ale tonący Hood wciągał go ze sobą pod wodę. Briggs walczył z oceanem, ale w końcu stracił siły. Szedł na dno i wtedy zdarzył się cud. Albo po prostu zadziałały prawa fizyki. Pod wpływem ciśnienia wody pękły szyby na mostku. Uwolnione powietrze wystrzeliło do góry, porywając Briggsa ze sobą. Wyleciałem z wody, nie bardzo wiedząc, co się stało. Wylądowałem jakieś 50 yardów dalej. Zauważyłem tratwę. Musiałem do niej podpłynąć, co przy wysokiej fali i diabelnie zimnej wodzie nie było łatwe, ale się udało. Kiedy zmęczony Briggs wsiadł na tratwie, po Hoodzie nie było już śladu. Duma Royal Navy HMS Hood zatonął w niespełna 3 minuty. Zginęło 1415 marynarzy, w tym 4 polskich podchorążych. Wszyscy oficerowie. I wiceadmirał Lancelot Holland. Kiedy rozerwany wybuchem amunicji Hood przełamał się na 2 części, Holland nie ruszył się z mostka. Siedział na swoim admiralskim fotelu do końca. Nawet nie próbował się ratować. Zginął razem z okrętem. Oprócz Briggsa uratowało się jeszcze tylko 2 ludzi. Dryfowali w zimnym oceanie przez długie 3 godziny. Wyłowił ich niszczyciel Elektra. Wrócili szczęśliwie do domu. A Bismarck? Bismarck pełną mocą 3 turbin gnał na południe. Prince Eugen towarzyszył mu jeszcze przez jakiś czas, a potem zmienił kurs. Ruszył dalej na Atlantyk prowadzić działania korsarskie. Przez cały dzień Prince of Wales i Suffolk płynęły za Bismarckiem. Co pewien czas to jedni, to drudzy próbowali ostrzelać nieprzyjaciela. Admirał Towie, który zdążył już pojawić się ze swoją flotą w szeroko rozumianym pobliżu nieprzyjaciela, zdecydował się na atak lotniczy.
Z lotniskowca Victorious wystartowało 9 powolnych dwupłatowych samolotów Swordfish, które przeprowadziły atak torpedowy na pancernik Bismarck. Atak nie wyrządził większych szkód, co nie znaczy, że nie zaszkodził Bismarckowi. Pancernik musiał zwolnić, a ekipy remontowe ruszyły do pracy. Bismarck jednak płynął dalej. Dokąd? Tego Brytyjczycy nie wiedzieli, bowiem w nocy ich okręty straciły kontakt z nieprzyjacielem. Odnalazła go dopiero łódź latająca Catalina. Był 26 maja, godzina 10:30. 10 godzin później Bismarcka znowu zaatakowały Swordfishe. Były to jednak samoloty z lotniskowca Ark Royal, należącego do zespołu H z Gibraltaru, nowej grupy okrętów, które Brytyjczycy zdecydowali się wysłać przeciw Bismarckowi. Tym razem jedna torpeda trafiła w rufę i spowodowała awarię steru. Lutyens postanowił płynąć do Francji do portu Brest, gdzie zamierzał przeprowadzić konieczne remonty. Z powodu awarii steru płynął wolno i, jak miało się okazać, kierował się wprost na główne siły Brytyjczyków. Determinacja Brytyjczyków była olbrzymia. Wówczas w maju 1941 roku mieli jeden cel – zatopić Bismarcka. Wysyłali więc na polowanie wszystko, co mogli. Z konwojów płynących przez północny Atlantyk odwołano krążowniki i pancerniki. W końcu zdecydowano się do pościgu włączyć czwartą flotylę niszczycieli. Flotylę, w której pływał polski niszczyciel ORP Piorun. I to Piorun odnalazł Bismarcka, kiedy pancernik mimo uszkodzeń i małej prędkości zgubił się Brytyjczykom. Dochodziła 22:37. Matt Dolecki z wachty sygnałowej zameldował. Okręt w prawo 20 stopni. Ależ to stodoła. Kilka sekund później przy lewej burcie Pioruna trzasnęła pierwsza salwa z Bismarcka. Natychmiast po błyskach drugiej salwy dałem komendę zwrotu w lewo oraz poleciłem wystrzelić do Bismarcka 3 salwy ku chwale Polski. Pisał w pamiętnikach dowódca Pioruna komandor Eugeniusz Pławski. Mały niszczyciel nie mógł zrobić krzywdy Bismarckowi, ale też nie taki był cel komandora Pławskiego. On tylko chciał wskazać innym okrętom położenie Bismarcka i utrzymać z nim kontakt tak długo, jak tylko zdoła. Przeszło godzinę, robiąc raptowne zwroty, zwiększając lub zmniejszając prędkość i używając zasłony dymnej, Piorun uprawiał harce pod deszczem pocisków Bismarcka. Nie trafił nas ani razu, aczkolwiek od czasu do czasu jego salwy eksplodowały nieprzyjemnie blisko. Na 10 minut przed północą Piorun stracił kontakt z Bismarckiem i już go nie odzyskał. Bismarck był jednak namierzony, już bez większego kłopotu odnalazły go niszczyciele flotylli. A przed 8 rano 27 maja, już przy dziennym świetle i dobrej widoczności, Bismarck znalazł się na radarach brytyjskich krążowników. Rozpoczynał się ostatni akt dramatu. Uszkodzony pancernik mógł się tylko bronić. Lutyens już wiedział, że z tej pułapki nie zdoła się wymknąć. Godzinę później dwa brytyjskie pancerniki, King George V z admirałem Towie na pokładzie i HMS Rodney, zaatakowały Bismarcka salwami największych dział. Rozpoczęła się klasyczna bitwa morska, bowiem również Bismarck nie oszczędzał dział. Po godzinie Bismarck miał unieruchomione dwie przednie wieże artyleryjskie oraz zniszczone dziobowe stanowisko kierowania ogniem. Kwadrans później zniszczone rufowe stanowisko kierowania ogniem. To był już koniec. Bismarck płonął. Nadbudówki i pokład były podziurawione pociskami, ale okręt nadal utrzymywał się na wodzie. Żaden pocisk nie wybił otworu w dolnej części kadłuba. O 10:36 pancernik Dorsetshire dobił Bismarcka dwiema torpedami. Bismarck przechylił się na lewą burtę, nabrał wody i przewrócił się stępką do góry, a potem szybko zniknął pod powierzchnią oceanu. Zabrał ze sobą admirała Lutyensa, Lindemana i 2085 marynarzy. Była godzina 10:40, 27 maja 1941 roku. Katastrofę przetrwało zaledwie 115 ludzi i, jeżeli wierzyć sprzecznym relacjom, kot. Uratował ich kat Bismarcka, Dorsetshire. Kot trafił na niszczyciel Cossack. Marynarze dali mu imię Oscar. Bismarck sank, krzyczały tłustym drukiem tytuły brytyjskich gazet i krzyczeli ich sprzedawcy na ulicach miast. Radość i ulga opanowała wszystkich Brytyjczyków, od premiera Winstona Churchilla zaczynając, a na szarych obywatelach kończąc. Teraz zwycięstwo w bitwie o Atlantyk wydawało się łatwiejsze. I w istocie tak było. Hitler stracił zaufanie do wielkiego admirała Redera i jego pancerników. Skoro nie były w stanie rzucić na kolana Wielkiej Brytanii, nie były Führerowi potrzebne. Postawił na uboty admirała Karla Dönitza, które, jak się okazało, również nie poradziły sobie z Royal Navy. 44 lata po zakończeniu II wojny światowej, w czerwcu 1989 roku, ekipa poszukiwawcza doktora Roberta Ballarda, zaopatrzona w sprzęt i aparaturę, zeszła na dno Atlantyku,
i na głębokości 4700 metrów odnalazła wrak Bismarcka. Na podstawie ich obserwacji i obliczeń udało się odtworzyć ostatnią drogę pancernika. Kiedy więc obrócony stępką do góry Bismarck schował się pod powierzchnią oceanu, oderwały się wieże artyleryjskie, a w chwilę później wyłamał się dziób okrętu. Wrak znów zaczął się obracać, tym razem pokładem ku górze. Napór wody zmiótł mostek admiralski, komin i maszt. Zaledwie 10 minut spadał Bismarck na dno. Uderzył z ogromną siłą w zbocze podwodnego wulkanu i zsunął się 1000 metrów niżej, zabierając z sobą wieże artyleryjskie, maszt i wszystko, co napotkał na drodze. Obrócił się jeszcze łagodnym łukiem, po czym utknął w mulistym dnie bokiem do zbocza. Tak znalazła go ekipa poszukiwawcza doktora Ballarda. Najpierw były okrzyki radości i gratulacje, a potem zaczęła się analiza nagrań. Przy monitorach stał sam doktor Ballard. Swastykę, o której mówili w filmie dokumentalnym The Search for Battleship Bismarck, wymalowano na rufowej części pokładu. Nie było już wątpliwości. To był wrak pancernika Bismarck, najpotężniejszego niemieckiego okrętu, jaki pływał po Atlantyku podczas II wojny światowej. Pływał, dodajmy, zaledwie 7 dni. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.